Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was na kulinarną wycieczkę do Tajwanu. Będziemy wspólnie przygotowywać takie klasyczne street foodowe danie tajwańskie lurufan, czyli nic innego jak ryż z przepyszną, aromatyczną wieprzowiną, w której będą się też dusić jajka na twardo. Danie naprawdę jest bardzo proste w przygotowaniu. Wystarczy, że po prostu macie kilka takich składników, które są tutaj wymagane i nie będzie na pewno miał nikt problemu z jego przygotowaniem. Zapraszam do wspólnego gotowania. Podczas gotowania będę Wam oczywiście mówić, co dodaję, w jakich ilościach. Warto też zajrzeć oczywiście do opisu filmu, gdzie wszystkie składniki będziecie mieli dokładnie wypisane. Na początek do woka dodaję 2 łyżki takiego oleju aromatyzowanego czosnkiem. Zakupiłam go w Lidlu teraz. Naprawdę bardzo smaczny, fajnie tutaj będzie się sprawdzał w tym przepisie. I od razu wrzucam 1 białą cebulę pokrojoną w drobną kostkę. 3 duże ząbki czosnku, które też sobie tak, no w sumie nawet niezbyt drobno pokroiłam. I garść posiekanej dymki. I teraz wszystko będę przesmażać przez 3 minuty. Następnie dodaję 0,5 kg mielonej wieprzowiny. I tak teraz tutaj przy pomocy łopatki będę się starała porozdrabniać najbardziej drobno jak się da. Po 2 minutach dodajemy 2 gwiazdki anyżu. Z anyżem tutaj bym się, że tak powiem, ostrożnie odchodziła, dlatego że naprawdę jest dosyć intensywny w smaku i dobrze by było, gdyby nie zdominował tutaj całego dania, bo później będziemy jeszcze dodawać przyprawę 5 smaków, gdzie też jest domieszka anyżu, więc tutaj tylko 2 gwiazdeczki dodaję i teraz przez następne 3 minuty co jakiś czas mieszając tutaj to mięsko zostawiam. Następnie dodaję 2 łyżki wina do gotowania chińskiego. Nie martwcie się, alkohol, który jest zawarty w tym winie, oczywiście pod wpływem gotowania wyparuje. Zostanie tylko naprawdę taki bardzo pyszny smak. To wino w smaku przypomina troszeczkę porto. Ja już to w którymś filmie chyba wspominałam, ale czemu nie powiedzieć jeszcze raz. I teraz zostawiam na 5 minut. Następnie dodaję 250 g brunatnych pieczarek. Możecie też użyć białych pieczarek. Ja je tak drobno pokroiłam. Nie dodaję jeszcze soli w ogóle, dlatego że jak dodam sól, to pieczarki się całkowicie rozpadną, a chciałabym, żeby one chociaż odrobinę były wyczuwalne w tym daniu, bo dodadzą takiej fajnej tekstury. I teraz wszystko razem przez 4 minuty przesmażamy. I teraz można dodać już pozostałe przyprawy. Mam tutaj 2 kawałeczki takiego cukru specjalnego Rock Sugar. Jeśli będziecie mieli problem ze zdobyciem tego składnika, choć w wielu sklepach już z żywnością azjatycką po prostu stoi na półkach, to możecie użyć cukru brązowego albo po prostu białego cukru. I teraz dodaję 4 łyżki sosu sojowego. Ja mam tutaj jasny sos sojowy. Teraz tak na oko dodam sosu ostrygowego 2 łyżki. Powiedzmy, że 1, 2. Wspominałam, że będę dodawać przyprawę 5 smaków. I właśnie teraz przyszedł na nią czas. Dodam około 1 łyżki stołowej. Pięknie wszystko pachnie, naprawdę cudownie. Będzie taka egzotyka na talerzu dzisiaj, żona. Tu mam 2 łyżeczki kruszonego chili. 2 łyżki, przepraszam. To jest akurat taka ilość, którą
ja jestem w stanie zaakceptować. Oczywiście osoby, które nie lubią zbyt pikantnego jedzenia, to oczywiście muszą sobie dobrać tą ilość pod swoje preferencje. Teraz zostawię wszystko przez 2 minutki, niech sobie tutaj się fajnie połączy. I teraz cała akcja przeniesie się do innego garnka. Na dno kładziemy ugotowane na twardo jaja. Oczywiście taką ilość, jaką sobie życzycie. I teraz przekładamy przygotowane mięso ze wszystkimi przyprawami tutaj na jajka. Dodajemy wodę gotowaną. Tak mniej więcej, żeby wystawała około centymetra nad powierzchnią mięsa. I po przykryciu ustawiamy na kuchenkę i gotujemy 25 minut na małym ogniu. Po 10 minutach będę blanszować szpinak. Wrzucam sobie kilka garści, w zależności ile chcecie dodać. Możecie sobie też zblanszować kapustę bok choy, a ja w dniu dzisiejszym akurat wybrałam szpinak, bo bardzo lubię ten dodatek. Będę blanszować przez około minuty. Dodam kilka kropel oleju sezamowego. U mnie akcja teraz na kilka fajerek, bo jeszcze w międzyczasie gotuję ryż jaśminowy, z którym to pyszne mięso będę jeść. Ryż już gotowy, szpinak gotowy, więc pora na, że tak powiem, danie tutaj główne, znaczy główny element dania. Pięknie pachnie, zobaczcie w ogóle jakie jajeczka śliczne. Ja oczywiście przed nałożeniem sobie przekroję to jajeczko i zobaczymy jak wygląda w środku. Tak wygląda jajeczko po przekrojeniu. Ja sobie tutaj przyłożę, ale przy pomocy widelca, dlatego że aż tak azbestowych rąk to nie mam, bo są naprawdę bardzo gorące te jajka. Jeszcze sobie udekoruję chili, ale oczywiście to jest opcjonalne, bo jak wiecie, ja lubię bardzo pikantne potrawy, więc tutaj sobie nie będę żałować. Jeszcze troszkę świeżej dymki. No i nie pozostaje nic innego jak zajadać. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zachęcam Was do wypróbowania tego przepisu. Zachęcam Was do komentowania, do subskrybowania. Ale oczywiście jak zwykle zachęcam Was przede wszystkim do próbowania nowych smaków. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!